Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Polskie wątki festiwalu filmowego w Karlowych Warach. Bezpłatne półkolonie w mieście. Orlen zaprasza. Zmiany przed nowym sezonem Szczypiornistów. Zaczynamy od zagranicznej relacji z kraju naszych południowych sąsiadów. W Karlowych Warach odbył się największy festiwal filmowy w Czechach i zarazem najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalne tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Byliśmy na nim obecni poprzez spółkę z naszej grupy, czeski Unipetrol, który był partnerem wydarzenia, podczas którego nie zabrakło również i polskich wątków. Przy okazji tak ważnego wydarzenia odbywa się wiele spotkań. Jednym z najbardziej obserwowanych i skupiających uwagę było spotkanie premierów Polski i Czech, Mateusza Morawieckiego i Andreja Babisza. Współgospodarzami tego spotkania był PKN Orlen i Unipetrol. Premierzy obu krajów mieli okazję rozmawiać o wzajemnych polsko-czeskich relacjach gospodarczych. Jednym z istotnych punktów wizyty było także spotkanie z polskimi i czeskimi przedsiębiorcami, podczas którego ze strony obu premierów padło wiele deklaracji wspólnych planów w zakresie rozwoju relacji biznesowych. Festiwal w Karlowych Warach poza fanami kina gromadzi co roku najważniejszych decydentów kraju, biznesmenów, polityków i czołowe europejskie media. W tym roku odwiedzających festiwal gości przyciągała instalacja artystyczna stworzona przez polską rzeźbiarkę Ludwikę Ogorzelec. Artystka mieszkająca na stałe we Francji tworzy monumentalne rzeźby za pomocą przecinającej się linii w drewnie, metalu, szkle i plastiku. Tym razem instalacja stanęła wśród drzew na zielonym skwerze, budząc ogromne zainteresowanie odwiedzających ją gości. Jednym z interesujących miejsc dla uczestników festiwalu było stoisko Stop Café, zachęcające do skorzystania ze znanej Czechom oferty gastronomicznej dostępnej na stacjach benzyna, a w Polsce w sieci stacji Orlen. To kolejne już wakacje, kiedy Orlen funduje bezpłatne półkolonie dla dzieci z Płocka. Z roku na rok oferta jest bogatsza, a z kolejnych pomysłów na spędzanie wakacji w mieście korzysta coraz więcej, co najważniejsze, zadowolonych dzieci. Na początku lipca zakończyły się pierwsze turnusy zajęć sportowych i artystycznych. Pracowaliśmy przez 5 dni. Dzieci przygotowywane były pod okiem nauczycieli, instruktorów, którzy przygotowali program artystyczny. W półkoloniach brały udział dzieci od 11 roku życia do 17. Grupy były muzyczne, plastyczne i grupa teatralna. Dzieci bardzo się garną do tego sportu i celem naszym jest po pierwsze, żeby dzieci wziąć do tej piłki, przyciągnąć, żeby mogły z tą piłką się obyć, ale to nie tylko jest piłka, bo to jest basen, to jest wizyta w zoo, wizyta na basenie, to są zajęcia w kinie, także mamy fajne tutaj atrakcje. Celem tego jest, żeby te dzieci po prostu odciągnąć od komputerów, to nie ma o czym gadać, że te dzieci muszą się ruszać, muszą być aktywne. Młodzi adepci sportu, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, poznają podstawowe zagadnienia techniki i taktyki futbolu prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock. Tegoroczne wakacje z Orlenem to bardzo szeroka oferta. Nie tylko piłkarskie wakacje z Orlenem, ale również artystyczne, ale również będą językowe, fotograficzne. To jest ponad 600 dzieci, które będzie uczestniczyło w różnego rodzaju tematycznych półkoloniach. Oczywiście kolejne projekty związane z wakacjami to jest uruchomienie bezpiecznego kąpieliska w Grabinie koło Płocka, które przez cały okres wakacji jest otwarte pod stałym nadzorem ratowników z płockiego WOPR-u. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku ponad 350 dzieci wzięło udział w okresie wakacyjnym w bezpłatnych półkoloniach w Płocku, które PKN Orlen organizował wraz z partnerami. Wówczas program obejmował zajęcia sportowe oraz teatralne, dziennikarskie i aktorsko-muzyczne.
PKN Orlen był głównym sponsorem 6. edycji Zoonocy. Nocowanie w namiocie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku odbyło się w pierwszy weekend lipca. Główną atrakcją wydarzenia było zachęcenie uczestników, głównie rodzin z dziećmi, do odkrywania nowych miejsc i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wielką frajdą dla dzieci była także możliwość nocowania pod namiotem i nasłuchiwania odgłosów zwierząt. Dla wielu osób było to pierwsze tego typu doświadczenie. Dobrej zabawy wszystkim uczestnikom wydarzenia życzyła Violeta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR w PKN Orlen. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej tegorocznych Dni Chemika. W wydarzeniu udział wzięło ponad 25 tysięcy osób, z czego większość stanowili pracownicy Grupy Orlen. Poznanie opinii uczestników jest bardzo ważne dla organizatorów. Wyniki pozwolą na przygotowanie przyszłorocznych działań w oparciu o oczekiwania i potrzeby pracowników Grupy Orlen. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej w intranecie lub w formie papierowej, a następnie należy ją odesłać na adres Zespół Mediów Korporacyjnych Chemików 7 09 411 Płock. Na przekazanie swojej opinii mamy czas do 1 sierpnia. Anwil wyprodukował 4-milionową tonę ługu sodowego, którego jest największym wytwórcą w Polsce i jednym z czołowych na Starym Kontynencie. Łuk sodowy wytwarzany z solanki, czyli wodnego roztworu chlorku sodu, jest wykorzystywany m.in. w przemyśle włókienniczym, spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, a także podczas przeróbki ropy naftowej oraz w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych. Anwil rozpoczął produkcję ługu sodowego w 1980 roku. Pierwszy milion ton tego surowca spółka wytworzyła 16 lat później, natomiast drugi, podobnie jak i trzeci po kolejnych 8 latach, czwarty już po 6. Przy okazji produkcyjnego sukcesu grupa pracowników wraz z prezes spółki Agnieszką Żyro spotkała się przy okolicznościowym torcie. Piłka ręczna. W płockim klubie zmiany na stanowisku trenera. Po końcówce sezonu pod wodzą Krzysztofa Kisiela na stanowisku trenera zespół będzie prowadził Hiszpan Xavier Sabaté. Prezes Orlen Wisły Płock Adam Wiśniewski mówił podczas konferencji prasowej o przyszłości zespołu i planach na nowy sezon. Gdy Sabaté został w 2015 roku trenerem Telekomu Veszprém, był to jeden z najlepszych sezonów w historii klubu. Pod jego wodzą Węgrzy zdobyli dublet w rodzimych rozgrywkach i zagrali w finale Ligi Mistrzów. Xavier Sabaté zdobył tytuł najlepszego trenera sezonu 2015-16. Rok później ponownie zdobył mistrzostwo i Puchar Węgier, a w Lidze Mistrzów ostatecznie zajął trzecie miejsce. W ubiegłym roku były trener węgierskiej kadry nie pracował nigdzie. Dotychczasowy szkoleniowiec Krzysztof Kisiel otrzymał propozycję objęcia drugiego zespołu oraz opieki nad wszystkimi grupami młodzieżowymi na zasadzie koordynatora. Zdaniem Adama Wiśniewskiego, prezesa klubu szczypiornistów, celami na nowy sezon jest walka o mistrza i Puchar Polski oraz o awans do top 16 Ligi Mistrzów. Prezes Adam Wiśniewski poinformował również o wstępnych planach przygotowawczych do nowego sezonu. Pierwszy trening odbędzie się 23 lipca. Później Wiślacy rozegrają sparing z Gwardią Opole oraz wezmą udział w turnieju Szczypiorno Cup. Planowane są również sparingi połączone z prezentacją drużyny, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Rozgrywki Superligi rozpoczną się w pierwszy weekend września. Smak sportowej rywalizacji poznało w tym roku około 2000 uczestników Orlen Olimpiady. Medale rozdane, a my wracamy dziś do migawek z 11 sportowych aren, gdzie reprezentanci wszystkich spółek z grupy, zarówno polskich, jak i zagranicznych, mierzyli się z czasem, wysiłkiem i samymi sobą. Hasło Orlen Olimpiady pozwala, żeby nagle, kurczę, wsiąść na ten rower, czy zacząć pływać, czy robić cokolwiek inne fajne, pozytywne rzeczy. 2, 1. It was my first time ever on a go-kart, so I was excited, nervous. The adrenaline just went. Rywalizacja sportowa, emocje, chociaż mówię, ten wiatr nie był taki, jak się spodziewaliśmy, że będzie. Udało się dopłynąć, spotkać starych znajomych. To jest najważniejsze. Przygoda, po prostu przygoda. Byłem załamany, ale stopniowo w trakcie meczu się odbudowywałem i dobrze się zakończyło. Emocje były do ostatniego ruchu na szachownicy. Bije mocno serce, emocje są bardzo duże. Naprawdę ekipa jest bardzo mocna.
okej. Tylko tego złotego medalu szkoda. Jest zdrowa rywalizacja, turniej jest rozgrywany takim systemem, że każda drużyna tak naprawdę może wygrać. Widzę, że tu świeża krew jakaś przyjechała. Tutaj już jest praktycznie zawodowy poziom w tej chwili. Miło popatrzeć, lubię to oglądać. Trasa bardzo szybka, lubię biegać na trasach po pętli, gdzie są kibice, jest doping. To mnie motywuje do szybszego biegania. Jest świetnie, ponieważ tutaj podążałam za lepszymi kolegami. Miałam motywację, żeby ich gonić. Podobało mi się. Bardzo mocni ci, co wygrali. Kolega z Litwy to ma petardę w nodze, niesamowicie pojechał. It was tough, hard, but I glad. The bicycle is my life. Některé lidi neznáme, tady je poznáme a tím právě jako ten sport zbližuje lidi. Akcentem sportowym skończyliśmy dzisiejsze wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam, do zobaczenia.